później chciałbym streścić naszą wczorajszą lekcję, a tak naprawdę sięgnąć jeszcze do tego, co działo się tydzień temu, no bo ćwiczyliśmy zadawanie pytania przyrodzie. Jesteśmy już na etapie takim, że rozumiemy, że pytania przyrodzie zadaje się, wykonując doświadczenia, eksperymenty i pomiary. I w naszym przypadku to był pomiar okresu drgań wahadła, to znaczy nakrętki wiszącej na nici, na haku wbitym nad tablicą. No i najpierw w zeszłym tygodniu mierzyliśmy ten okres drgań za pomocą, znaczy pojedynczego okresu, i nie było to łatwe. Wszyscy się zgodzili, że ten dość duży rozrzut pomiarów no bierze się stąd, że problemy nasze z refleksem i uchwyceniem dokładnego momentu, w którym to wahadło rusza w jedną stronę i w którym wraca do tego samego położenia. I szybko doszliśmy do wniosku, że powinno być lepiej, jeżeli się umówimy mierzyć te 10 okresów, no bo jakiekolwiek opóźnienie, które jest związane z włączeniem i wyłączeniem stopera w przypadku 10 okresów zdarza się tylko raz, no, po podzieleniu przez 10, żeby obliczyć okres jednego drgania, jednego wahnięcia, to powinno być, wpływ tego powinien być tylko mniejszy. No i ponieważ jeden rysunek jest ważniejszy czy lepszy niż 1000 słów, postanowiliśmy nanieść to wszystko na wykres. No i tu jest ten wykres, który jeszcze sporządziliśmy, wydaje mi się, w zeszłym tygodniu. W każdym razie z pomiarami z zeszłego tygodnia. No i jest, to są pomiary pojedynczego okresu, to są pomiary 10 okresów. No pierwsza niespodzianka jest taka, że okazało się, że spodziewaliśmy się, że rozrzut pomiarów w przypadku 10 okresów będzie mniejszy, a jest znacznie większy. No i to odzwierciedla jakby podstawowy problem w relacjach z przyrodą. Przyroda ma swoje własne zamiary, jest nieczuła na nasze oczekiwania. Możemy sobie wyobrażać, że coś będzie się działo w konkretny sposób, a okazuje się, że wychodzi zupełnie inaczej. To wszystko czyni nauki przyrodnicze tak interesujące. Tak interesującymi, no ale wymaga pewnego charakteru i samozaparcia. No, co można powiedzieć na podstawie tych pomiarów? No, jeżeli weźmiemy pomiary pojedynczego okresu, no to widać, że tak nie bardzo wiemy, ile dokładnie wynosi ten okres. I widać też, że z pomiarów, urządzeniami, które mają zawsze skończoną dokładność pomiaru, nigdy się tak naprawdę nie dowiemy, jaka jest precyzyjna odpowiedź na nasze pytanie. Możemy jedynie starać się, żeby błąd tego pomiaru, czyli różnica pomiędzy wielkością mierzoną a tą prawidłową, był jak najmniejszy. No i możemy próbować oszacować ten błąd pomiaru. No, w naszym przypadku rozsądnie byłoby przyjąć, że ten błąd pomiaru to jest gdzieś, znaczy, że ten pomiar, prawdziwy wynik leży gdzieś w tym przedziale. No i wynik można przedstawić w ten sposób, że zamiast podawać wartości tych wszystkich punktów pomiarowych, ich tam było 12, to możemy podać, gdzie był punkt środkowy i jaka jest szerokość tego przedziału, czy od punktu środkowego do końcowych wartości. No, jakbyśmy chcieli policzyć, gdzie jest ten punkt końcowy, to, środkowy, no to wygodnie jest to zrobić po prostu korzystając z bardzo fajnej formuły, która mówi, że jak chcemy wyznaczyć punkt środkowy odcinka, no to trzeba po prostu policzyć średnią arytmetyczną jego końców. W tym wypadku najmniejszą wartość to miał pomiar 1,48, największą 1,71, no więc trzeba dodać 1,48 do 1,71. No jeżeli to ma być średnia arytmetyczna dwóch liczb, to trzeba podzielić przez 2. I dostajemy 1,595. Po zaokrągleniu do części setnych 1,6. No na pewno nie ma sensu w żaden sposób podawać tego wyniku z dokładnością do części tysięcznych. Jeżeli nawet nasz
nasze urządzenia pomiarowe ma dokładność odczytu 1/100. No dobrze, czyli mamy 1,6 sekundy. No i teraz chcemy, żeby 1,6 to będzie dokładnie tutaj. No i teraz chcemy, żeby się te skrańcowe punkty zmieściły też, tak? Nie chcemy ich odrzucać. Zmieściły się w tej szufladce, wokół której środkiem jest 1,6 sekundy. No to dobrym wyborem będzie 0,12 jako odległość stąd dotąd. Odległość stąd dotąd wynosi 0,11 sekundy, no ale my chcemy, żeby podawać ten szerokość tego przedziału w postaci takiej symetrycznego zapisu plus minus, tak? 1,6 minus 0,12 do 1,6 plus 0,12. No i oczywiście na końcu zawsze jednostka sekundy. No, szerokość tego przedziału, w którym prawdopodobnie znajduje się, naszym zdaniem znajduje się wynik tego pomiaru, znaczy znajduje się właściwy okres, to jest 0,24 sekundy, biorąc pod uwagę jakby możliwości naszego refleksu, wynik wcale nie jest taki zły. Pytanie jeszcze, czy te pomiary są ze sobą zgodne i dlaczego w przypadku 10 pomiarów wynik jest gorszy? No, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i tak naprawdę nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast czy te pomiary są ze sobą zgodne? No są, dlatego że ich zarówno wartości środkowe, jak i błędy pokrywają się ze sobą. Prawda? Ten pomiar ma mniejszy błąd, co sugeruje, że ten górny pomiar można było wykonać dokładniej, ale te pomiary są ze sobą zgodne. Gdzieś oba zgadzają się co do tego, że wynik prawidłowy leży gdzieś w tym obszarze. No i postanowiliśmy zrobić lepiej na ostatniej lekcji. Postanowiliśmy zrobić lepiej i spróbowaliśmy zrobić taką sztuczkę, żeby zmierzyć jeszcze raz to samo wahadło. Okres tego drgań tego wahadła nie zależy od tego, jak bardzo jest wychylone na początku od położenia równowagi, pod warunkiem, że jest wychylone niewiele. To jest cudowna właściwość, która zresztą umożliwia konstrukcję zegarów wahadłowych. Tym razem było nas 11 i mierzyliśmy 3 serie i potem na samym końcu jeszcze obliczaliśmy średnią arytmetyczną z tych 3 serii i te wyniki nanieśliśmy jeszcze raz na wykres. O, ten wykres. No, to są te poprzednie dane, a to są nasze nowe dane. No i tak, widać, że rozrzut jest mniejszy niż w tym przypadku. No i jeżeli zastosować tą samą technikę obliczania po prostu obliczania środka tego odcinka, no to tu najmniejszy punkt jest 1,44, a największa wartość jest chyba 1,56, jeśli dobrze kombinuję, tak? To spróbujmy. Nie, to nie to. To. Mhm. 1,44 i 1,56. Hop. 1,44. Dodać 1,56. Podzielić przez 2. No, 1,5. Tak, 1,5 sekundy. No i teraz co można powiedzieć o odległości? No tak się nawet fajnie składa, że punkt 1,5 on leży tutaj i lewa, najbardziej odległe punkty po lewej i po prawej stronie znajdują się w tej samej odległości od środka. W związku z tym to rzeczywiście jest takie symetryczne oszacowanie błędu.
tym razem udało nam się jakby zredukować ten przedział, gdzie naszym zdaniem znajduje się prawidłowy wynik pomiaru, to znaczy prawidłowa wartość tego okresu do 12 setnych, tak? Plus 6 setnych i minus 6 setnych sekundy. Ale tu można zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż ten pomiar tu bardzo odstaje od innych. I ponieważ każdy jest odpowiedzialny za prezentowanie swoich własnych danych pomiarowych. W nauce, jak się robi pomiary, to pisze się publikacje i upowszechnia się to, publikuje się to w specjalnych czasopismach. Notabene pierwsze czasopisma naukowe powstały w wieku oświecenia, kiedy ludzie właśnie nauczyli się zadawać przyrodzie pytania za pomocą doświadczeń i pomiarów. I od razu powstały czasopisma naukowe, które miały za zadanie umożliwić dzielenie się tymi wynikami pomiarów, ich interpretacją, przemyśleniami z nimi związanymi, dzielenie się z całym środowiskiem naukowym. W Europie Proceedings of the Royal Society, chyba angielskie czasopismo, było takim pierwszym, nieprzypadkowo właśnie w epoce oświecenia. Otóż ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego ten punkt tak bardzo odstaje? No i my możemy się zdecydować i powiedzieć, że no cóż, osoba, która mierzyła, która dokonywała tego pomiaru, być może się pomyliła po prostu. Być może się pomyliła i trzeba wziąć tak naprawdę tylko te punkty, które tutaj leżą skupione wokół siebie. No bo widać, że większość punktów leży skupiona gdzieś w pobliżu tej wartości. Ten też trochę odstaje, ale też nie powinniśmy zbyt mocno starać się eliminować zbyt wiele punktów, dlatego że za mało nam zostanie wtedy do tego, żeby wyciągnąć z tego, na tej podstawie wnioski. No, gdybyśmy odrzucili ten punkt i policzyli wszystko jeszcze raz, to ta wartość środkowa tego przedziału byłaby tutaj 1,54. Przepraszam, 1,53 setne sekundy. No i zmniejszyłby się też błąd, bo odległość z tego punktu do tego to jest, tu byłoby ile? To jest 1,46, 48, 49, tak? 1,53, 1,49, 4 setne sekundy. Jeszcze byśmy tu zmniejszyli o 2 setne sekundy połowę szerokości tego przedziału, tak? A szerokość całego przedziału zmniejszylibyśmy z 12 setnych do 8 setnych sekundy. Można się na taką operację zdecydować. Zależy to od tego, jak bardzo jesteśmy przekonani, że ten pomiar rzeczywiście z jakichś powodów się nie udał. Choć często się zdarza, że nie rozumiemy do końca, o jakie sposoby chodzi. No i tak, wykonując po kolei serię pomiarów, udało nam się poprawić wyznaczenie okresu drgań tego wahadła dość znacząco. Z przedziału, którego szerokość na początku wynosiła 24 setne, nie mówiąc już o tym pomiarze na zielono, było znacznie szersze, do takiego, w którym wynosi połowę tego, 12 setnych, a może nawet mniej niż połowę, 8 setnych. No, jeżeli zastosować matematyczny opis tej sytuacji, to ja potrafię policzyć, ile wynosi teoretycznie okres drgań tego wahadła, tylko że to nasze wahadło, no, ono tam wisiało na spinaczu, niedokładnie odpowiada idealnemu modelowi wahadła matematycznego. No i to jest 1,55 sekundy, czyli tyle. Czyli tu 1,53, w tym wypadku 1,55, 2 setne sekundy różnicy pomiędzy centralną wartością tych pomiarów tutaj w tej grupie, a wartością wyznaczoną teoretycznie. Biorąc pod uwagę, że mierzyliśmy na coś, co bujającą się na nitce
nakrętkę wiszącą na spinaczu, który był zaczepiony za hak wbity w ścianę nad tablicą w pracowni fizycznej, to moim zdaniem, nietoperze, jesteście doskonałymi fizykami, laboratoryjnymi doświadczalnikami w tym sensie, że tę ideę kolejnych pomiarów i poprawiania tych pomiarów macie już po prostu we krwi.